witam was serdecznie. A tym razem zacznę inaczej. Zacznę od samego początku. Obok owiec. Tak, tam trochę coś lepszego, tutaj trochę coś gorszego. Pszenica trochę lepsza, trochę gorsza. Taka jak na 180 litrów i popatrzymy sobie do... Porównamy choć do najcięższej działki na PEG, że choć ona była siana jako ostatnia, tak wyszło po prostu ze względu na te opady. No mam nadzieję, że to wszystko się wytrzyma. Ciśnienie bardzo małe, bo na czwórce nie idzie ujechać. Może górką będziemy na czwórce jechać. Może czwórką na górce. Bardzo by mnie to kusiło. Tak nie wiem, czy mnie nie przekusi. Takie doświadczenie polowe zrobić w owsie i dać mu na przykład azotu na tej szóstej klasie. Tylko czy ja w takie odcinka małego jestem w stanie się strzelić? Tu by się teraz trzeba było zmienić ścieżkę. O, krzywa uległa od skarpy. Ciekawe, czy to jest ta. No dobra. A paliko nawet go tu trochę porozjeżdża, bo nic mu nie będzie. Poradzi sobie. Owsisko, owsisko. Mówią, że jest fajne, ale nie fajne. O kurde, nawet trafiłem w ścieżkę. Dobra. Tak do 100 litrów bym mu chciał czasnąć. Nie wiem, czy on się w ogóle pozbiera. Co on mnie tutaj... To jest dół. Aha. Dobra. Mógł sobie tak zrobić. No dobra. No, patrzymy mu nawigację, zobaczymy, czy on tu pojedzie teraz po wyzerowaniu. To takie doświadczenie polowe. O, inaczej stałem, aniżeli przyspiesz ciśnienie dostateczne. Dobra, 140 kg azotu. Wracamy do pszenicy na 140. Bo tu jest szósta klasa i tutaj tyle mu wystarczy, no. Znaczy teraz już nie będę, o! Wtedy pierwszą dawkę się bawiłem właśnie, to chciałem wam powiedzieć, że wtedy pierwszą dawkę to się bawiłem, tak wiecie. Zbijałem, zwiększałem na górkach po tam 120 załóżmy na te rozkrzewienie, bo mówię, i tak nic z tego nie będzie. No i teraz o, możemy sobie jechać już jednolicie 140 tą drugą. To nam da łącznie 320 litrów, czyli nam da to 135 kg azotu na hektar, tam gdzie szło. Dobra. Ta pierwsza nie będzie równa, to będę sobie targał z ręki. A nie mam automatu. No i dobra. Delikatnie czwóreczką. No damy sobie zaznaczyć A. Ależ oczywiście, panie Krzysztof. Tu sobie będziemy jechać z ręki, bo tu nie będzie pasowało na razie nam. No już kurde, powiem wam, że rosła ta pszenica. Ona tu wystartowała jako taka pierwsza i nagle jakby się zatrzymała. I dziwi mnie, bo tutaj nie było po prostu dane żadnego adengo, przynajmniej tutaj. Adengo to jest właśnie chyba po owsie. I taki jestem trochę zdziwiony, że ona tutaj jest taka mała, bo no przecież ona dostała tutaj 180 litrów, dobra, tu już powinienem praktycznie trafiać. 180 litrów na hektar. No trochę mógłbym się przestawić. No może to rzeczywiście 2 cm, 3. O, kurde, no tak, raz mi się przydało przestawić, za chwilę gdzieś mi tu wraca. 2 cm, czy 3, ale już no... Na białych dyszach 20 na godzinę bym tu nie ujechał. Tu jakieś w ogóle coś wymodziłem.
że taki pasek mi został pomiędzy, mówię do ojca, weź, mówię, wiadro, mówię, przejdź się, kurde, a syn, no taki paseczek to zarośnie, no, ale tam na górze jest większy, no trudno. Trudno, no tak patrząc tu po monitorze, jak na mnie czepię, no to praktycznie jest idealnie, no ale między jedną a drugą, a już może nie jest idealnie i teraz nie wiem, czy to właśnie była ta kukurydza, tylko potem jakby tą, tu sobie źle wyznaczyłem tą prostą. No ale trudno. No i to się okazuje, że to jest najmniejsza pszenica, bo koło domu reform to naprawdę już ma takie, o, bardzo podobny do tej, może nie tak bardzo ten, ale bardzo wzrostem podobny do tej, co mamy tą pierwszą tutaj. Pierwszy to jest chyba bodajże dwa siewniki, powinien być asory, choć tak się zastanawiam, czy to jest w ogóle asory, bo asory wygląda jakby był drugi. No w sumie powinien być asory, bo asorym zaczynałem. A, już pierniczyć to. Co by to nie było. No, czyli lecimy to sobie 135 kg azotu. Już całościowo, właśnie mówię, pierwszą dawę się bawiłem. Drugie się już nie będę bawił. Kurde, co to? No straszne, kurde, człowiek podskakuje. Aż dziw, że normalnie taki beton się zrobił. Bardzo duży ten beton jest. No i do tego właśnie wam mówiłem, że jak oracie, to żebyście nie orali sobie ścieżek w poprzek, tylko żebyście robili ten pług dalej, za ścieżką. To jest takie po prostu moje motto. Zobaczcie, ja bezorkowcem też robię na 18 metrów. Zostało mi to z pługa. Mógł się tutaj trochę przestawić w tą stronę. No dobra. Włączymy, zobaczymy. No jeszcze bym się powiedział, że troszkę w tą stronę. Mówię, później jak będą... O! O! Dobra. Znowu coś tam mi się stało, kurde. Dobra, do usłyszenia.